Update, który nadciąga do Bloonsów, to jest chyba naprawdę największy update, jaki był do tej pory. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj tak nietypowo, tak widzicie, będziemy oglądali sobie film na YouTubie. Generalnie jest to film na oficjalnym kanale Ninja Kiwi. Link do tego filmu pozostałem wam w opisie, który opisuje najnowszą aktualizację. Film jest w języku angielskim, pomyślałem, że być może nie każdy rozumie dobrze angielski. Ja też nie jestem jakimś super prosem, jeśli chodzi o język angielski, ale podstawy znam, więc pomyślałem, że fajnie by było ten film dla was przetłumaczyć, dla wszystkich osób, które angielskiego za dobrze nie znają. Tak jak mówię, link do filmu macie w opisie. Gorąco was zachęcam, żebyście nawet jeżeli obejrzycie ten film, zajrzeli tam, zostawili łapkę w górę. Wiadomo, twórcom na pewno na tym zależy. Film ma już chyba 150 tysięcy wyświetleń, został wrzucony wczoraj albo przedwczoraj, więc jest ogromny hype na ten update i uwierzcie mi, nie bez powodu. Nie przedłużam, lecimy. What's up guys, it's Sam here at Ninja Kiwi Europe and welcome to the humongous, long-awaited 32.0 update for Bloons TD 6. No tutaj nie ma, w ogóle fajne jest to przejście z tą łapką, które tu jest. Nie ma tutaj zbyt wiele do tłumaczenia, wita się z nami Sam, którego dobrze, jeżeli oglądacie kanał Ninja Kiwi, to dobrze go znacie, bo on zawsze opisuje te update'y. No ogólnie po prostu wita się z nami i mówi, że w tym materiale będzie opisywał olbrzymi update 32, bo jest to update 32.0. So as you may have seen over the last several weeks on our social pages, we've been hard at work building a massive new event system for the game, introducing a reimagined contested territory. Inspired by the original Bloons Monkey. Okej, więc tutaj mówi, że jak mogliście zauważyć na naszych social mediach i faktycznie jeżeli wyśledzicie Ninja Kiwi na Twitterze, na Facebooku, to wrzucali sporo zdjęć. Jeżeli oglądacie mój kanał, ja te zdjęcia pokazywałem, no zasypywali nas jakimiś skrawkami tego, nad czym pracują. No i jest to oczywiście event o nazwie Contested Territory, czyli coś na temat czego nagrałem też już materiał. Jest to coś bardziej rozbudowana forma przejmowania terytoriów, którą znamy z Bloons Monkey City albo z Bloons Adventure Time Tower Defense, bo w Adventure Time Tower Defense też było przejmowanie terytorium. City event, we really pushed the limits to make this contested territory a game inside of a game. Each instance will have up to 90 players across 6 player selected teams, which we'll touch on later in the video, and these teams will battle it out on a massive map of over 150 unique challenge based tiles with the Okej, po kolei, bo tu jest dużo informacji bardzo. Więc on tutaj mówi, że bardzo pracowali nad tym, żeby ten event zrobić jako gra w grze, czyli to jest bardzo rozbudowany event, że będzie 6 drużyn, każda drużyna liczy po 15 osób. Nie wiem, czy on już to powiedział, ja to wiem po prostu, więc mamy tutaj łącznie 90 graczy i tutaj mówi, że będzie 150 tych takich fragmentów, 150 wyzwań. I to w sumie na razie tyle, co powiedział. PvP competition of vying for the best score. There will be a range of difficulties that increase across regular, relic and banner tiles and the intent is to allow all player levels and styles to participate. For example... Okej, tutaj mówi i to jest dosyć ważne, że zresztą tak jak widzicie, że... tak jak widzicie, będzie kilka różnych poziomów trudności, tak jakby w tych teamach, w sensie, że będzie kilka różnych poziomów trudności na tych poziomach, które będą na tym terytorium, czyli tak, mamy 6 drużyn, każda stara się, podejrzewam, że przejąć jak najwięcej tych obszarów, przy czym obszary mogą mieć różne poziomy trudności i on tu wymienił 3 różne poziomy trudności, to było reliktowy, zwykły oraz tak zwany banner i tak jak tutaj zresztą widzicie, banner tile. Tile to jest ta ścieżka, tak? W sensie, nie wiem jak się tile dokładnie tłumaczy, ale to jest poziom po prostu. W sensie, to nie jest dosłownie poziom, bo poziom po angielsku to jest level, ścieżka to jest path, więc nie jestem do końca pewien jak to się tłumaczy, ale chodzi po prostu o poziom. Tile to jest poziom, tak tu możecie zobaczyć, mamy banner tile. I jakby idea między zrobieniem różnych poziomów trudności, on tutaj też o tym mówi, jest taka, żeby gracze... Bo zapewne wiecie, wśród graczy niektórzy są graczami casualowymi, inni są graczami takimi, którzy bardziej tryhardują. I właśnie idea zrobienia tych różnych poziomów jest taka, żeby ci co tryhardują grali te trudniejsze, a ci co grają casualowo grali te prostsze. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Less experienced players can concentrate on regular tiles, while more competitive players can duke it out over the relic and banner tiles. No to jest to, co powiedziałem. Regular tiles give balanced rewards, relic tiles give more team trophies, and relic knowledge and banner tiles give the most points for the competitive leaderboards. Okej, jakby jest kilka, tu chyba, nie wiem, tu możliwe, że będzie kilka leaderboard, w sensie kilka leaderboards, rankingów. I w zależności od tego właśnie, jakiego rodzaju mapy gracie, na przykład te banner tiles dają najwięcej...
jakichś punktów, które się wliczają do tabeli PvP, w sensie player versus players, chociaż tutaj to raczej team versus team, nie mam pojęcia. A może player versus player, może każdy gracz będzie na swoje konto zbierał. Również, poza tym kątem teamowym, również tak jakby na swoje konto. Tego do końca nie wiem, to szczerze wyjdzie w praniu, bo tutaj, tak jak mówię, mimo że rozumiem mniej więcej co powiedział, to ciężko mi wytłumaczyć wam jakby dokładnie o co chodzi. Więc no, to w sumie tyle. Now on to a key component of these contested territory events, teams. To support contested territories and other future features, we've added a clan-style system called Teams, where up to 15 players can join together, manage membership, set tactical targets, unlock CT-specific boosts, and unlock a range of cosmetic items to customize your team. To jest strasznie ważne i jestem bardzo ciekawy, jak oni to zrobią. I nie spodziewałem się, że to zostanie wprowadzone, ale jakby ma to sens, że zostaje to wprowadzone teraz. Otóż, moi drodzy, pojawiają się klany, kluby, klany, zwał jak zwał, w Bloons Tower Defense 6. I one liczą 15 graczy, z tego co rozumiem. I odblokowujecie w tych klanach różne rzeczy kosmetyczne, różne boosty. Widzę, że są jakieś boosty tutaj również do odblokowania. I jakby kupuje się to za te trofea, które właśnie się zdobywa na tym trybie, które będzie się zdobywało właśnie na tym trybie. Moja głowa akurat wam zasłania. Może się przerzucę. Tak, widzicie, macie coś tak jak Team Trophies i macie tutaj te różne rzeczy, które niektóre kosztują po 100 tysięcy nawet. Tak, bo tu mamy 100 tysięcy, tak, to jest 100 tysięcy. Mega, mega sprawa. I tu widzę potencjalny trochę problem, że to jest do 15 graczy. Znaczy, to ma sens, no bo te eventy są na 15 osób. Ja bym bardzo chciał zrobić swój klub, klan, na pewno będę go robił. Z tym, że nie wiem, jakie wymogi mają być przyjęcia. Bo z jednej strony chciałbym, żeby to były osoby, które grają bardzo dobrze. Najlepiej, żeby grały możliwie lepiej ode mnie i to dużo lepiej ode mnie. Z drugiej strony chciałbym też zrobić taki casualowy klub i tu zastanawiam się, czy po prostu nie założę innego konta na Steamie, nie kupię Bloonsów jeszcze raz i nie zrobię sobie dwóch kont i po prostu na jednym będę grał, jakby wtedy wiecie, będę mógł założyć dwa klany, coś w stylu mój taki oficjalny i moją akademię. Ale to się zastanawiam, dalej założenie dwóch klanów niewiele rozwiązuje. Bo to dalej, jeżeli każdy klub ma miejsce, klan, klub, 15 osób, to dwa będą miały 30, to dalej jest bardzo mało. Zastanawiam się jeszcze, jak przeprowadzić właśnie jakąś rekrutację do tego. No, będę pisał o tym na pewno jeszcze w zakładce społeczność. Będę o tym mówił na filmie. Na pewno będę chciał, abyśmy sobie... Na pewno będę chciał zrobić jeden taki może spocony klub, takich, że będziemy tryhardować. Myślę, że to będzie fajne też. Fajny content pod odcinki, fajny content pod streamy. Także zobaczymy. Teams is also closely linked with BTD6's friend system to make it easier for you to invite. Pojawia się system friendsów również w Bloonsach. Moving on now to something else we've teased recently. It's time to witness monkey engineering developed to perfection with the engineer's master builder Paragon. Sitting aloft in his high-tech cab, the Master Builder can create three super powerful mega sentries, which then create their own sentries to make the balloons wish they'd never been inflated. The Master Builder... No tutaj klasycznie, czyli już coś powiedzmy bardziej przyziemnego, aczkolwiek dalej niesamowitego, czyli Paragon do inżyniera, coś na co niewątpliwie długo czekaliśmy. Also overclock himself each round to make him even more of a balloon popping powerhouse. Który overclockuje siebie. And we're not finished there, as we've added a brand new inter. Który jakby ten Paragon używa na sobie overclocka ciągle. Jak wiecie, overclock to jest skill inżyniera, który wzmacnia jednostkę, to ten Paragon automatycznie siebie overclockuje. Tutaj macie również nową mapę. Immediate map Quarry. Quarry się nazywa. Quarry, Quarry. Adora has been given a spectacular new look from the depths of the beyond with this Voidora skin. Proszę bardzo, nowy skin do Adory. Przecudny jest ten skin. Voidora się nazywa. To jest śmieszna gra słowna. Adora, Voidora, bo Void to jest pustka chyba po angielsku, więc macie, wiecie, Voidora, tak jakby od pustki to jest. From the Void I have arrived, czyli przybyłam z pustki przybyłam, coś takiego, w sensie tak by się to tłumaczyło. O ile Void to faktycznie była pustka, ale tak mi się wydaje. Mega fajny skin, trochę kojarzy mi się z Fortnite'em, z tym skinem Galaxy, ale to może takie porównania na bok. Mega fajny skin, na pewno kupię, na pewno przetestuję. I have come from beyond. We've also added some epic new trophy store items, such as... A Mountain Oban Balfrog pet,
Mega a Monkey Village Pride Flag, do a Tribes Jalun Mix Music Track, and more. Okej, okay, no tutaj po prostu chodziło tylko o to, że pojawi się dużo rzeczy w tym sklepie za te takie trofea, które otrzymujemy za bossa, że będziemy mieli nową ścieżkę dźwiękową, bo tam również można nutki różne kupować. I z tego co widziałem, ona chyba będzie najdroższa, bo kosztuje aż 999 medali, więc to jest dosyć dużo. No i tam był właśnie między innymi ten pet do Obyna, który jest mega fajny, do tego wulkanicznego. Been another round of bug fixes and balance changes, a full list of which can be found in the update notes, link below. No i to tyle. So that's all for this update. If you enjoyed. No i to tyle. Jeszcze balance changes, które oczywiście, czyli zmiany takie w balansie, które możecie poczytać na Reddicie. Link do tych zmian w balansie jest w opisie tego filmu, a ten film ja wam podrzucę w opisie. No na pewno kto chce, to znajdzie. Mega w ogóle są te figurki tutaj, strasznie mi się podobają. Śmieszna sprawa z tymi figurkami. Dobra, w każdym razie, cóż moi drodzy, nadciąga naprawdę duży update. Ode mnie, tak jak mówię, to już powolutku będzie tyle. Dajcie znać, czy czekacie. Dajcie znać też, jak ewentualnie widzielibyście tworzenie tego klanu, klubu przeze mnie. Z jednej strony mógłbym losować miejsca, to znaczy losować osoby, które w tym klubie będą. Z drugiej strony mam pewien problem, bo na przykład mógłbym robić tak, że co tydzień albo co dwa tygodnie dodaję nowe osoby. Wyrzucam te, które były, dodaję nowe. Ale jeżeli to faktycznie będzie działało tak, jak sobie wyobrażam, to nie będzie miało sensu, bo osoby na przykład dwa tygodnie będą pracowały, zbierały te trofea, ja je potem wyrzucę, przyjdą inne osoby, będą zbierały trofea, ja je potem wyrzucę, nakupuję coś za te trofea, na rzecz klanu czy klubu, zwał jak zwał, ale jakby nie będzie, osoby, które na to pracowały, nie będą mogły z tego korzystać, więc trochę nie wiem, jak to zrobić, też nie chciałbym może losować graczy, bo wiem, że niektórzy grają typu raz na tydzień, a niektórzy grają kilka razy dziennie i są, wiecie, dużo bardziej spoceni. Nie chciałbym też robić klanu, znaczy właśnie dlatego zastanawiam się nad dwoma klubami, klanami, tutaj to właściwie teamami, bo jeden właśnie dla typowo spoconych osób, jeden dla bardziej casualowych osób, bo też mam świadomość, że jeżeli zrobię klub dla typowo spoconych osób, no to część po prostu będzie pokrzywdzona, bo część gra casualowo, a też chciałaby być w takim teamie, więc no tutaj się zastanawiam, tak mówię, muszę to mocno przemyśleć, bo też no szkoda, bo to jest trochę mało osób, w Bloons Tower Defense 1 mamy tych osób 50 chyba, więc to jest jednak trochę więcej niż tutaj. Będę myślał, możecie mi coś podrzucić w komentarzu. Ode mnie to tyle. Zachęcam was do tego, abyście sami sprawdzili sobie ten film. Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Dajcie znać, czy czekacie na update. Cześć!